Dzień dobry, proszę Państwa! Witam Państwa w pierwszym odcinku napędzanych kofeiną w drodze? W drodze. Czy w trasie? No, w drodze, w trasie, w drodze. No jedziemy, no to w drodze, nie? Konrad Świąder, Filip Gomułkiewicz. Dzień dobry. I Marcin Gazowski. Zanim powiemy Wam, co jest grane, najpierw zrobimy siku. Najmilsi! Jesteśmy w takim teraz stanie skupienia, że możemy swobodnie rozmawiać z Państwem. Jest to nasz pierwszy odcinek napędzanych kofeiną w drodze. Jest to taka edycja, w której będziemy starali się przedstawiać Wam nasze przygody kawowych, napędzanych kofeiną członków. Co? Powiedz żeby tak nie cięsło. Możesz Pan nie cięć tą kamerą? Tak, tą, tym bardzo. Samochodem? Tym? Więc najmilsi, dotarliśmy do Kotliny Kłodzkiej, docieramy do Złotego Stoku, gdzie startujemy ze szkoleniem załogi w kopalni Złotego kopalni Złota w Złotym Stoku i starej kruszarni, która też tam się znajduje. Miejsce ów prowadzone jest przez pasjonatów zdecydowanie już od bardzo dawna. Rodzinny interes, który no idzie tam, prawda, wspaniale, jak złoto. Także proszę Państwa, jesteśmy na miejscu. W starej kruszarni, która jest za mną, będziemy, rozumiecie, parzyć kawę, szkolić załogę. Tutaj jest kawa Mąko, oczywiście, słonko. Ten świeci tam, jak... Tam, gdzie zawsze świeci słonko, tam jest zawsze kawa Mąko. Pięknie odśpiewałem, po pięknie odśpiewanym psalmie, prawda, zajmiemy się teraz może jakąś tą... kinematografią powietrzną. Co ty na to? Myślę, że szwedzkie podejście do lotnictwa będzie tu bardziej niż wskazane. No to rób, syn. Ja klapię. Dobra. Co to miało być? Synchrodźwięk. Co my tu robimy? Co? Co my tu robimy? Kręć. Ale co mam tu mówić? No co ci ślina na język przyniesie? No nie, no ale to mi... No ja się nagadałem. Dzień dobry, cześć. Podobało wam się? Podobało wam się? Widok z góry wam się podobał? Mi się podobał. A tobie się podoba? Mi się będzie podobał, jak go zobaczę. Słuchajcie, chcemy Wam pokazać, jak wygląda ten Złoty Stok od strony złotej kopalni, złota kopalnia, złota. Kopalni złota. Jesteśmy teraz pod starą kruszarnią, gdzie będziemy szkolić załogę na kawie Mąko i ustawiać sprzęty i tak dalej. W starej kruszarni co się dzieje, Konrad, powiedz. Tam jest piękny obiekt, który zresztą zaraz Wam pokażemy, gdzie organizowane są wesela, imprezy, prezentacje, wernisaże. Ogólnie super miejscowa na wszelkie zamknięte inicjatywy z kuchnią, z gastronomią i z piękną, fajną, taką stylową salą. I jest to po prostu imprezownia. Jest to imprezo. A kruszarnia, bo jest tu kopalnia, to jest to jakby kruszy się krusiec w kruszarni. Kruszywo. A teraz może pójdziemy do kopalni złota, nie? Pokażemy Wam ten, bo zanim zaczniemy tu szkolić, to pokażemy Wam w ogóle co tu jest, jak tu jest, a jest pięknie. A jest jeszcze trzecie miejsce, o którym powiemy też za chwilę. Później. No dobra, to idziemy. Tak. A co to tutaj, prawda, ten w tle się majaczy, prawda? Widzicie, jaka sytuacja kawowa? Znacie tą sytuację? Swoją drogą to jest nasz produkt. Mobilna kawiarnia, Mąko Coffee. Kopalni złota, Złoty Stok. Dobra. Chciałeś coś o tym powiedzieć? Nie. Dobra kawa. Chyba idziemy się na kawę. Idziemy dalej. No kochani, jesteśmy teraz przy kopalni złota. W centrum w zasadzie miejsca. W centrum złota.
Centrum Złota. Centrum Kruśca. Za nami jest wejście do kopalni i trasy turystycznej. No więc jest tu moc atrakcji, słuchajcie, bo tu nie tylko chodzi o kawę, ale wokół kawy są pamiątki, są tutaj pokazy, są wagoniki, wjeżdża się do kopalni, się wyjeżdża, cuda minerały, niebite, słuchajcie, knajpy tutaj są. Tutaj jest pyszne gastro. Co? Jest! Zjadł na czas, to normalnie. Proszę ja was. No. Także no, tak więc... moc atrakcji na jeden dzień, jak ktoś lubi góry, to dookoła można tu piękny weekend spędzić w plenerze, na rowerze i na spacerze. To ja myślę, że oni dobrym pomysłem by było, żebyś się może tu zatrudnił. A teraz udamy się do trzeciego miejsca, które jest tutaj w całym tym kompleksie kopalni Złota w Złotym Stoku. Czyli do Złotego jakże Jaru. Piękne miejsce. Idziemy. Jak to jest pięknie, czy nie jest? Bardzo pięknie, to jest najpiękniej na świecie w Złotym Stoku. W ogóle ten Złoty Stok to jest jedna z większych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska, ale mogę powiedzieć, że w Polsce jest naprawdę rozpoznawalny. Częścią tego kompleksu całego, jak mówiłem wcześniej, jest Złoty Jar. Jest to pensjonat piękny. Byłeś tam przed chwilą, opowiedz. Byłem, piękna stylowa, taka mega oldschoolowa. Naturalny zapach tego drewna, które tam w środku jest. No i sztos, otoczenie. Dobra kawa też tam jest. Kawa też tam jest, no i otoczenie tutaj, no mega piękna sprawa, natura, dzicz. Granica z Czechami tuż za nami. 150 metrów i najlepsze, uwaga, dla tych, co chcą się bardzo wychillować, tu nie ma zasięgu. Nie. Nie ma. Nie, zero. Jest fajnie. Dobra, więc pokazaliśmy wam tyle, na miasteczkę, na miasto niuniusiu niunie. Dozę taką niewielką. Z tego, co tu jest. Ale my przyjechaliśmy tutaj, żeby szkolić, więc zmykamy teraz do kruszarni z powrotem, nie? Tak, wracamy szkolić dalej, hej. Coraz więcej autokarów i my lecimy do kruszarni po szybkiej przebierce. Jest rebranding, poszedł! Proszę państwa! No wow, zostaw! Tej ciarki nie przeszły. Cześć wam. Ale to fajnie. Pędzel, szczotka występują czy brak? Występują, ale jest takie. Dobra, czy pędzel możemy na wodę? Szczota jest? Szczota jest. Szotglasy są, no i super. No więc kochani, mamy tu trzygrupową bezerę. Mamy strong touche. I nie zawahamy się ich użyć, wiadomo, nie? Uważaj. Czyli tak, ustawimy młynki. Ustawimy stopień mielenia, dozy ustawimy i będziemy, słuchajcie, parzyć espresso i prawdopodobnie popienimy mleczko w starej kruszarni. Piękny klimat. Podajcie na kawę i drina i papu. Przeszkadzać. Więc to powinien być, macie takie mleczniki na przykład? Ale mleczniki teraz wjechały. No coś, co będzie miało po prostu mały dzióbek i... Mam ustawione espresso, będziemy zaraz pienić mleczko, nie? No. I będzie miało na tyle niedużą objętość... Nie mówiłem. Stanie połowa nad banku. Proszę państwa, zwieńczeniem naszego dzisiejszego spotkania tutaj z przecudną załogą starej kruszarni. Jest kawa ze złotem, proszę ja was, z Złotego Stoku, a nie z Białego Stoku. Czyli kawa dla starych ludzi. Uwaga, robię.
I zdjęcia na ścianę, pamiętajcie. Bardzo wam dziękujemy, dziewczyny. My też, bardzo dziękujemy. Pociąg nam odjechał. Skubaniutki. Deszcz pada. No i co? Ej, serio, pociąg nam uciekł do Wrocka. No. Jesteśmy po szkoleniu. Tak, jesteśmy po szkoleniu. Było bardzo fajnie. Jak zwykle zajęło nam to dłużej niż planowaliśmy, bo jak się fajnie bawimy, to się bawimy na całego. Tak, ale na poważnie, bardzo sympatyczna ekipa, super pojętni uczniowie. Kawa będzie tutaj doskonała, w zasadzie będzie jest, lepsza niż była. Jest, ale kawa jest doskonała. Konrad, umówmy się. Kawa tutaj już jest doskonała. Tak, ale będzie doskonalsza. Będzie też złota kawa. Tak. Ja się martwię. Bo pociąg nam ucieka, to z buta daleko jednak. Dobra, dziękujemy wam. Ej, to jest pierwszy nasz odcinek napędzanych kofeiną w drodze, ej. Dajcie suba, lajka i wszystko, co tam trzeba, nie? Podzielcie się z nami. No dajcie nam w ogóle, dajcie nam. A my damy wam. Kolejny odcinek już za chwilę, nie? Już niebawem. Tak, ciekawe, gdzie wyjedziemy. Pewnie w jakieś fajne miejsce. Tak, będziemy jeździć, opowiadać i pokazywać, co, jak w trawie. Co, jak i w ogóle. Dokładnie tak. Dobra. Żegnamy. Reklamy. Pa, pa.